Ona działa na mnie jak buta i deski, jak imprezy i deski, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak buta i deski, jak imprezy i deski, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak... Robi się późno, lecz nie czekam na jutro. Piszę, nabijam szybko, to skończy się domówką. Robi się późno, rozlewam. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak... Ej mała, jesteś całkiem niezła, co chwilę mi tętno przyspiesza. Lubi igrać ze mną jak z ogniem, kiedy proszę nie tańczy wolniej. Dziś chcę się bawić z nią, bitwa z myślami wciąż dobija mnie bardziej. Choć chcę wiedzieć co będzie dalej, więc bardziej, tańcz bardziej, buję swoimi włosami. Ona bardzo lubi ten vibe. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i bendy. Ona działa na mnie jak... Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj akcja kopareczka. Przyjechał znajomy z pobliskiej miejscowości i wierci dołki. I wierci dołki. Nie potrzeba rozkładać słupów, od razu powiem, do tych, żeby on mógł wstawić, bo on słupy też wstawia. Znaczy on słupy zdejmuje z lawetki, ale miałem chwilę wolnego, to na cztery rządki rozwiozłem. Także nie ma konieczności, żeby słupy były rozwiezione. Ale mówię, miałem chwilę czasu, będzie szybciej, nie? Przy okazji ja odmierzałem tu gdzie słup, tu gdzie końcówka słupa leży, to i będzie rządek. Także już tu mam wymierzone, wytyczone. Cena za godzinę coś chyba 140 zł. Z tego co mi się wydaje. I co, ten drut jest dobry, czy zamienić? Proszę? Ten drut zamienić na zawleczkę? Nie, dobry jest, nic się nie dzieje. Tak? No, ale... Tu będzie reklama? Tak. A tu jest taki nieuczesany. Co? Jest taki nieuczesany. Tu nikt nieuczesany. Ostatnio byłem u Pawła, nie? U znajomego tam w Sandomierzu. To tam na dwie koparki działali. A gdzieś tu olej trochę leci, nie? Tak. Łączki, to wiecie się, która wypina te złączki już wymienionych, patrzcie, ci komplet jest założony. No. I to wytrzymuje miesiąc i od razu się odbywa. No. A dużo masz pracy tak ogólnie? Jest. To jest. Są wiosny na przykład, gdzie są 4 tygodnie do przodu. Taki dobry tydzień do przodu roboty. No. Ja jednym ciągnikiem przyjechałem. Naszykować drugi? Ale nie jest tak za mokro jakoś. Co? Nie przeszkadza ta trawa? Bo chcieliśmy to, aby... Ale widzę, już masz wyczute pion. Bo to jest druga cięczko. Na sama się pionuje. Nie, to trzeba kontrolować cały czas, bo to... Tak to nie przejdzie. Siemka, mała aktualizacja. Słuchajcie, bardzo fajnie i sprawnie idzie kopanie. Kopiemy na metr. Słupki są co 7,5 metra, jeden od drugiego. Mamy godzinę 10:05, czyli 3 godziny kopania. I jest tutaj gdzieś 120, około 150 dołków jest już wykopane.
No, tak jak mówi operator, że te około 500 sztuk, szybko licząc, może w te półtora dnia zrobi. Z włożeniem oczywiście, bo z kopaniem bardzo sprawnie idzie. Dużo zależności ma to, jaka jest ziemia. Bo tu robimy jeden metr wykopu, idzie na raz. Za jednym wsadzeniem wiertła, nie? Ta reszta fajna, japońska. Widzicie? Za jednym zamachem idzie. Wszystko zależy od ziemi. Właśnie, to jest to. Dlatego niektórzy chcą odsłuchać. Jak to liczyć odsłuchka? Mówię, jak nieraz były sytuacje, że 44, 45 słupków na godzinę wierci. No. A były sytuacje, że 23, 24. No właśnie, no właśnie. Starczy, czy jeszcze? Starczy. Jaki to ma silnik? 3 cylindry, czy? 3 cylindry, 24 konie, chyba 1,3, chyba pojemność, coś takiego, bo to jest Jadmar. No i słuchajcie, bardzo ładnie wychodzi, w miarę góra jest równo postawiona. Dopiero teraz widać efekt pracy koparki, dopiero teraz widać jest to, jak jest szybciej niżeli wiercenie wiertłem zwykłym. Dopiero teraz widać efekt. Trzeba będzie to nie zwlekać i w miarę sprawnie poubijać, żeby się nie obsypało, bo później byłby problem. Widzicie, jak jest w miarę równo? Jest na metr wiercony. Wiercone jest na metr, także to będzie konstrukcja, będzie dobrze stała. Dla tych, którzy będą twierdzić, że się nie opłaci, że jabłko jest tanie i tak dalej, słuchajcie, Jezu, jeżeli coś się zaczęło, to coś trzeba i dokończyć, moi drodzy. Wiecie o tym dobrze, wiecie, że tak jest. Mi się wydaje, że jak leżą słupy, to jest szybciej. Z przyczepki jednak troszkę dłużej się to będzie schodzić. No ale jest jak jest. Fajnie, operator sprawny. Bardzo fajnie to żwawo idzie. No i tak to jest, moi drodzy. Tak to leci, gorąco. Dobrze, że mam pomoc dzisiaj. O, to dobrze. Ma kormiku kapeć. Nie miał się kurwa kiedy zrobić, tylko akurat teraz, jak trzeba wosić słupy. Masakra, powiem wam, masakra. Nie ma to jak 30, słuchajcie. To jest strach. Fajrant na dzisiaj. 10 godzin. 10 godzin roboty. I bardzo dużo wykonane za te 10 godzin, naprawdę. Fest dużo. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rzędy, z czego 5 po 400 metry i 3 po 230 metry. Wywiercone i wstawione. 10 godzin. Elegancko. Dobra, jadę ja od tamtej strony. Słuchajcie. Zobaczcie, jaki człowiek brudny. Skończyliśmy. Skończyliśmy rozwożenie słupów. Jutro zostało 3 rządeczki.
i koniec. I można ustawiać je teraz i myśleć, co z tymi drzewkami dalej robić, bo zwyczajnie jest nad czym myśleć. Połowa drzewek jest tak naprawdę do wyrzucenia po tym przymarznięciu. Albo to całkiem z tym out zrobić, albo zwyczajnie to przyciąć, co się nadaje, postawić do bambusa, co się nie nadaje, postawić sam bambus. I tyle w temacie. Jadę, bo mnie chłopaki odjadą, dosyć mam. Koparkowy też już mówi, że radio se włączał, bo usypiał. My co prawdaśmy nie usypiali, bo woziliśmy słupy. Szybciej jest wtedy. Zawsze to parę groszy się zaoszczędzi. Koparkowy zrobi mi 500 słupów w jakieś 13-14 godzin. Wywiercenie i wstawienie. Także uważam, że jest to bardzo dobry czas. Myślę, że troszkę by było dłużej, jakbym te słupy z lawetki pobierałby sobie koparkowy, ale dobra. Jutro drugi dzień. Zobaczymy, ile mu się zejdzie i podsumowanie. Cześć. W kolejnym dniu. No, tak jak widać po stawianiu słupów, został mi, aby do naprawienia kapeć. Musiałem wczoraj 30 pożyczać od sąsiada, bo zwyczajnie zawsze tak jest, że jak macie, zależy wam na czasie i chcecie, żeby coś zrobić w miarę szybko i sprawnie, a tym bardziej macie jeszcze jakąś koparkę, która wykonuje coś na godziny, to musi się zawsze coś stać takiego, co zwyczajnie wszystko to wali w łeb. Powiem wam, że mam nadzieję, że opony, że mnie zniszczył, bo odeszła od felgi. Trochę na kapciu już, żem jechał, no ale zobaczymy. Upałów dzień drugi, moi drodzy. Trochę wiaterek jest, jak widać sokół lata, sztuczny. Zaraz przejdę na pole i wam przedstawię, moi drodzy, na sam koniec dokładne wyliczenia, jak kosztowało mnie wkręcanie, wywiercanie tych słupów, ile mnie to kosztowało, ile by mnie to kosztowało, jakbym to zrobił sam z wypożyczeniem wiertła, a ile by mnie to kosztowało, jakbym to zrobił pracownikiem, nie wiem, z Ukrainy bądź innym, z wypożyczonym wiertłem albo z kupnym z chińskiego marketu. Także zaraz zrobię wam podsumowanie. No i jesteśmy na finiszu. Słupy postawione, sztuk 490. Kotwy wkręcone. Kotw jest około 30 chyba. Tak, słupów prawie 500. No i zgadnijcie, ile to wszystko zajęło jednej koparce. Tu jeszcze wiadomo, jest wszystko krzywe, bo będziemy to prostować. Słupów w rządku też nie mam, tak jak u mojego kolegi Pawła, bo wiecie, ja to taki gówniany trochę sadownik jestem, to u mnie i gówniano w rządku to wszystko stoi. A tak szczerze, tu skrajnego nie dawałem do końca, bo później mi tutaj jest bardzo źle wjechać. Także zrobiłem tak, żeby było dobrze, wygodnie wjeżdżać, wyjeżdżać, czyli on jest odsunięty w tamtą stronę. Moi drodzy, koszt takiej inwestycji, koszt takiej usługi, już nie to, że po znajomości, bo nagrywałem go i go będę promował, wziął normalnie kolega ode mnie, tak jak od każdego, nie to, że za darmo. Słuchajcie, 1900 zł. Zeszło mu, nie wiem, dzisiaj, bo mnie dzisiaj nie było, dzisiaj dokańczał, zeszło mu 13, może 14 godzin. 14 godzin liczmy już tak, o 14 godzin, wkręcone 500 około słupów i około 30 kotew. I wywiercone dziury, i wstawione słupy, i wszystko, aby teraz iść i to wszystko popoprawiać, znaczy popoprawiać, aby iść i to wszystko poustawiać w pionie. Także uważam, że jest to bardzo dobra cena, 1900 zł. Słuchajcie, wypożyczyłem wiertło na próbę na początku, jak przymierzałem się do robienia tych słupów. To same wiertło kosztowało mnie 130 zł na dobę, same wiertło, wiertnica. No to załóżmy, że nie chcecie wypożyczyć, ale tak przedstawię wam taki schemat. Wiertnica 130 zł, 7 dni wiertnica i 7 dni pracownik.
7 dni wiertnicy to jest 900 zł, 910. Sama wiertnica i pracownik tyle samo, to mamy 1000, liczmy tyle samo, 1900. To tu mamy 13 godzin i zrobione. Nie jeździmy, nie szukamy pracownika, nie dajemy obiadów i tak dalej. No wiadomo, koparkowy mój dostał obiad, także nie to, że nie. A jakbyśmy chcieli samemu to zrobić? No to tak, załóżmy, że mamy chęci, nie mamy wiertnicy. Chińska 900 zł. I tydzień czasu takiej naprawdę ostrej charówy i to nie wiadomo, czy to wiertło by chińskie wytrzymało 500 słupków. Także w takim upale, jak teraz jest, to prawdopodobnie nie. Także słuchajcie, dalsze zmagania przede mną z konstrukcją. Ja kończę, spierdzielam stąd, bo gorąco. Dzięki, zapraszam na kolejne filmy. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Cześć, trzymajcie się.